Polski turysta aresztowany w Paryżu, Francja. Policja aresztowała polskiego turystę. Polski turysta bez żadnych zabezpieczeń próbował wejść po ścianie na szczyt 210-metrowej wieży Montparnasse w Paryżu, drugiego pod względem wysokości budynku w stolicy Francji. Został aresztowany przez policję. Młody mężczyzna rozpoczął swoją wspinaczkę na paryski wieżowiec OK. Godzina 20:00. Filmy zamieszczone na portalach społecznościowych pokazują, że śmiałek ubrany w krótkie spodnie i białą koszulkę mozolnie wspina się po szklanej ścianie budynku, a z dołu obserwowany jest przez setki przechodniów. Kiedy wyszłam ze stacji metra, zobaczyłam strażaków, policję. Myślałam, że dzieje się coś poważnego, cytuje dziennik Le Parisien, słowa Claire, mieszkanki Paryża, która była świadkiem wydarzenia. Ponieważ wszyscy mieli głowy uniesione w górę, więc i ja podniosłam wzrok. Zobaczyłam mężczyznę w białej koszulce, wspinającego się na wieżowiec gołymi rękami, bez liny i żadnych zabezpieczeń, opisywała Claire. Początkowo ludzie myśleli, że to próba samobójcza, ale szybko zorientowaliśmy się, że ten mężczyzna jest zupełnie spokojny i posuwa się do góry, mówiła Paryżanka. Wspinał się cicho, w bardzo płynny sposób, jakby robił to przez całe życie. Zrozumieliśmy, że to dla niego wyzwanie i tłum zaczął bić brawo, przytacza słowa Claire, Le Parisien. Wspinaczka została przerwana w połowie drogi, gdy po linie z dachu spuścił się ratownik, który przechwycił śmiałka i wciągnął go na górę. Tam mężczyzna, który przedstawił się jako turysta z Polski, został aresztowany przez policję, a następnie przewieziony na komisariat. Nicolas Mathieu-Gs, francuski youtuber zajmujący się tematyką wspinaczkową, zasugerował na portalach społecznościowych, że wspinacz nazywa się Marcin Banot, znany jest pod pseudonimem Polski Spider-Man, a wejście na Tour Montparnasse to nie pierwsza jego próba zdobycia wieżowca bez zabezpieczeń. W czerwcu 2019 roku wspiął się w ten sam sposób na warszawski hotel Marriott. Wieża Montparnasse to wieżowiec powstały na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku w centrum paryskiej dzielnicy Montparnasse. Budynek ma 210 metrów wysokości, 59 kondygnacji i jest drugim najwyższym biurowcem we francuskiej stolicy.